Bez niespodzianek w powtórce wyboru rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Ponowne wybory przeprowadzono w związku z zastrzeżeniami resortu szkolnictwa wyższego co do wykrytych w poprzednich wyborach nieprawidłowości. Dr Paweł Struzik został ponownie wybranym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Uzyskał on jednogłośne poparcie elektorów. 18 osób oddało głos za, nikt nie głosował przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Kandydaturę doktora Pawła Struzika zgłosiły zarówno Rada Uczelni, jak i Senat PWSZ w Raciborzu. Był on jedynym kandydatem na ten urząd. Głosowanie przeprowadzono 14 kwietnia.